Witam strażaków z naszej jednostki, ale przede wszystkim witam gości, którzy swą obecnością chcieli uświetnić naszą uroczystość. Witam panią minister spraw wewnętrznych Teresę Piotrowską. Witam komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu, druha Zdzisława Dąbrowskiego. Wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, druha Dariusza Kurzawę. Zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Witam księdza prałata Władysława Mielcarka. Kapela Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, brygadiera księdza Zenona Narutkowskiego. Księdza kanonika Bronisława Haniewicza, proboszcza naszej parafii. Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, brygadiera Rafała Wesołka. Zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, brygadiera Tomasza Kruczyńskiego. Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, drucha Romana Zielińskiego. Witam samorządowców. Burmistrza Kruszwicy, pana Dariusza Witczaka. Zastępcę burmistrza Kruszwicy, pana Mikołaja Bogdanowicza. Przewodniczącego Rady Gminy Kruszwica, pana Aleksandra Budnera. Witam radnych gminy Kruszwica obecnie na dzisiejszym spotkaniu. Witam również radnych powiatowych, którzy chcieli przyjechać dzisiaj. Witam serdecznie wszystkich wymienionych i niewymienionych z nazwiska i z funkcji. Witam serdecznie poczty sztandarowe, delegacje sąsiednich jednostek z prezesami. Witam licznych strażaków, którzy z okolic przyjechali, chociaż nie są mundurowani. Witam całą społeczność naszą i sąsiednich jednostek. Dziękuję bardzo.